Wojewódzki ujawnił kulisy zwolnienia. Chylińska i Foremniak nawet nie kiwnęły palcem, choć wiele obiecywały. Kubę Wojewódzkiego wiele osób może kojarzyć jeszcze z czasów, gdy dziennikarz zasiadał za stołem jurorskim Mam Talent. Wówczas towarzyszyły mu Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak. Niedawno prezenter ujawnił, jak wyglądały kulisy jego odejścia z formatu TVN. Oskarżył przy tym dawne znajome o nielojalność. Obiecywały coś innego? Kuba Wojewódzki jest jednym z najbardziej znanych dziennikarzy i prezenterów, który od lat związany jest ze stacją TVN, w której prowadzi własny program. Widzowie mogą go jednak kojarzyć z innych show, w których występował. Sławę przyniósł mu udział w Idolu, gdzie Kuba zasiadał w jury, a później także Mam Talent, gdzie 59-latek umościł się jako rodzynek między dwoma kobietami, Małgorzatą Foremniak i Agnieszką Chylińską. Niebywałe, jak skończyła się ich wspólna przyjaźń. Wojewódzki ujawnił szczegóły w swoim programie. Wojewódzki narzeka na znane koleżanki. Chylińska i Foremniak nie są takie święte? W ostatnim odcinku swojego programu Kuba Wojewódzki gościł na swojej kanapie Piotra Gąsowskiego, który do niedawna był czołową gwiazdą programu Twoja twarz brzmi znajomo. Dziennikarz postanowił poruszyć temat solidarności w showbiznesie, przytaczając na wzór sytuację z własnego życia, kiedy to zawiódł się na koleżankach zasiadających z nim w jury Mam Talent. Jak ja zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z Mam Talent, to obie powiedziały, odchodzimy z tobą. A jak było później, to chyba wiemy. Ja nie wierzę w taką lojalność. Powiedział Kuba Wojewódzki wyraźnie zawiedziony. Faktycznie Agnieszka i Małgorzata wciąż trzymają się ciepłych posadek w show, a w składzie jurorskim zmieniają się tylko mężczyźni. Po Kubie przyszedł do programu Robert Kozyra, później Agustin Eburola, a obecnie na fotelu jurora zasiada Jan Kliment. Do tej pory nie zostały ujawnione fakty w sprawie nagłego odejścia Wojewódzkiego z show TVN. W kuluarach mówiło się, że gwiazdor zdecydował się na przejście do X-Faktora również emitowanego przez TVN. Trudno jednak zrozumieć, dlaczego oczekiwał, że koleżanki zrezygnują ze swojej pracy i pójdą w jego ślady. Gąsowski popiera solidarność z przyjaciółmi w showbiznesie. Piotr Gąsowski nie mógł słuchać tego wyznania z założonymi rękami i od razu wspomniał o swojej wiernej przyjaciółce Katarzynie Skrzyneckiej, za którą skoczyłby w ogień. Prezenter już raz przekonał się, jak to jest pracować z inną partnerką u boku, ponieważ gdy zwolniono Skrzynecką z Tańca z Gwiazdami, obsadzono jej stanowisko Nataszą Urbańską. Gąsowski nie wspomina przyjemnie tych chwil. Po raz kolejny para prezenterów spotkała się w Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie występowała w zupełnie innych rolach, lecz wciąż mogła się cieszyć swoją obecnością. W styczniu media obiegła wieść o tym, że Katarzyna Skrzynecka pożegnała się z posadą show Polsatu. Kilka dni później wyszło na jaw, że z formatu odszedł także Piotr Gąsowski, który w oficjalnym oświadczeniu napisał, że swoją decyzję uwarunkował roszadami w obsadzie, a dokładnie zwolnieniem Skrzyneckiej. Ja jestem taki lojalny. Za co? Za miłość do Kaśki. Już drugi raz była taka sytuacja. I powiedziałem, że nie chcę drugi raz do tego dopuścić, żeby zabierano mi Kasię, powiedział Gąsowski.